Cześć i czołem, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. No mam kłopot taki, że nie ma żadnych prezentowych tras w lokacje, które by mnie interesowały. Najbliższa, jaka jest stąd, to jest 1200 km i jak na moje oko to jest tragedia. No nie ma sensu robić takiej trasy. Zobaczymy, co jeszcze mam stąd tutaj, ale no nic ciekawego z tej lokacji nie ma. Nie chcę robić tak długich misji, bo to jest w moim odczuciu trochę słabe i bez sensu. Nie chcę się wracać do Turcji, więc znalazłem sobie na przykład tą trasę, może Wielkie Tygnowo, może tam śmigniemy. Może jest to jakieś wyjście, żeby do tych miast się, na przykład Pirtrop, Karłowo, to byłoby, myślę, fajne, jakby tu były jakieś takie trasy z prezentami. Ciężko mi powiedzieć, no w tej chwili nic fajnego nie ma, więc zróbmy tą traskę. Ona jest chyba troszkę krótsza, co prawda nie wiem, gdzie jest odbiór ładunku, ale chcę się przenieść w inną lokację, chcę się przenieść w inne miejsce, które da mi możliwość jeżdżenia po innych drogach, po innych trasach. Ładunek mamy, więc miejsce idealne. A zróbmy jakąś zmianę. Nie powinno to za bardzo wpłynąć na mój postęp, jeżeli chodzi o granie i rozłożenie prezentów, no bo to jest tylko jedna trasa, to jest jeden odcinek, 15 minut jazdy. U mnie jest prawie 21, ale wiecie, zawsze jakieś urozmaicenie, a jakoś mi się nie chce znowu przekraczać tej granicy co chwilę. I w drodze powrotnej do Turcji oczywiście wchodzić na czołówkę z pojazdami innych kierowców. Mam troszkę uszkodzony pojazd, jestem śpiący, ale powinienem chyba wyjechać. Tak, 6 godzin do spania, ja mam 3. Spokojnie dojedziemy i tam może w Wielkim Tygnowie się uda nam naprawić. Może też się prześpimy. Zobaczymy też, jakie trasy są stamtąd. Bo chyba nawet lepiej porobić takie trasy. A! Po 300 z hakiem, niż ciągle jeździć Bułgaria, Turcja, Bułgaria, Turcja po tej samej trasie. Nie, to ta trasa tutaj to naprawdę błyskawicznie idą. Szkoda tylko tego mojego uszkodzenia ciężarówki, bo ja co trasa, to ja dokładam do interesu, nie? Są wąskie drogi, tak naprawdę ciągle mogę na kogoś wyjechać, nie będę tak chyba szarżował, szczególnie że mam ten pojazd przed sobą, chociaż jest mi jedzie, nie? Będę jechał i tak 90. Swoje przekroczyć muszę. Oczywiście przekroczyć prędkość.
Teraz mam drugą zmianę, już wam o tym mówiłem. Przez te 3 dni do Sylwestra będę miał drugie zmiany. W związku z tym, o, właśnie mi się skończył odcinek renderować. W związku z tym jest szansa, że we wtorek rozwikłam problemy z internetem. Rozwikłam w sensie rozwiążę. A następnie powiem tak. Do Turcji jest w lewo. To jest ciągle to samo miejsce, w którym wjeżdżam na czołówkę i za każdym razem, chyba grając na singlu, w tym miejscu pojawia się ciężarówka, która jedzie w momencie twojego skrętu. Gratuluję twórcom ETS-a, gratuluję tego miejsca, gratuluję skryptu i za każdym razem wyjeżdża ciężarówka, która po prostu mnie miażdża, bo ja oczywiście muszę ścinać zakręty. Słuchajcie, to jest... Patrzcie na mapę. Wyjazd z Burgas. To miejsce. W tym miejscu, między Wielkim Tarnowem a Burgas, nieopodal granicy z Turcją, zawsze, niezależnie od pory dnia i nocy, czy to jest dzień, czy to jest noc, niezależnie od tego, jaki macie ładunek, w tym miejscu przeklętym na czołówkę wyjeżdżacie. Jeżeli jedziecie więcej niż 20 na godzinę, zawsze w tym miejscu, tak samo jak ja, wbijacie się w inną ciężarówkę, która jedzie z naprzeciwka. To jest przeklęte miejsce. W tym miejscu jest wpisany w skrypt wypadek. Jeżeli tylko jedziecie szybciej niż 20 na godzinę, to jest przeklęte miejsce. Oświadczam wam, jakem kierowca ETS-a, tutaj zawsze jesteście w pupie. Trzeci albo czwarty raz pod rząd w tym miejscu mam czołówkę. Niezależnie od pory dnia albo pory nocy. Tragedia. Dlatego też muszę zmienić lokację. Uświadomiłem sobie, że to jest to miejsce, jak zobaczyłem światła tamtej ciężarówki. Tylko tam było w lewo do Turcji, a tu jest w prawo do Bułgarii. Tak, Turku, dużo grasz na singlu, więc napisz mi w komentarzu, albo napisz mnie w prywatnej wiadomości, albo na Discordzie, pojedź w to miejsce i powiedz mi, że tobie też się zdarzyło. Pewno nie jest mieć wypadek, bo ty wypadków raczej nie miewasz, ale czy też jak w tym miejscu jedziesz, też ci wjeżdża pojazd, czy jedzie, po prostu normalnie jedzie, bo nie jest, nie oszukujmy się, to nie jest wina tamtej ciężarówki, tylko moja, bo ja wjeżdżam, ja ścinam zakręt, ja przekraczam prędkość, ale zobacz, jak ty jedziesz normalnie swoim tempem, bo ty jeździsz, z tego co wiem, zazwyczaj kulturalnie, to czy też tam się wbijasz, albo czy masz ryzyko wbicia się w pojazd jadący z naprzeciwka. Jak samo ty, nie wiem, Loco Maroko, czy Klocku, czy Kędziorku. Zobaczcie to miejsce. Pokazałem dokładnie na mapie, gdzie jest ten trójkąt bermudzki. Tak, tak możemy powiedzieć. To jest trójkąt bermudzki, tylko nie jest na Bermudach, nie jest na Karaibach, tylko jest między Burgas, Wielkim Tyrnowem i Edirne. W tym miejscu. To jest to miejsce. To miejsce, w którym się, czy albo to, nie, to jest to miejsce, w którym zawsze się ląduje z przeciwnikiem na przednim zderzaku.
Tragedia. Dalej. To jest trójkąt bermudzki w Bułgarii. I właśnie się stworzył tytuł odcinka, nie? Bułgarski trójkąt bermudzki. Czyli może trójkąt bułgarski. Tragedia. Ale dzięki mnie wiecie, które miejsca na mapie w ETS-ie omijać jak najszerszym łukiem. Jeżeli nie jesteście pewni, że się wyrobicie, jeżeli zdarza wam się, jak w większości podejrzewam kierowców, przekraczać prędkość w ETS-ie, jeżeli zdarza wam się ścinać zakręty, nawet jeżdżąc przepisowe 90. Jeżeli nie podchodzicie do każdego zakrętu jak do full symulacji, że będziecie jechali wolniutko i zwalniali do 10-15 km na godzinę, to zdecydowanie omijajcie przeklęty punkt, czyli trójkąt bułgarski. Przejechanie tam w najlepszym miejscu będzie was kosztowało jakieś 25% uszkodzeń ciężarówki. Ładunek niekoniecznie, ale na pewno też uszkodzicie naczepę, co będzie czysta, soczysta, mięsista czołóweczka. Tragedia. Zobaczymy się, jak wyprzedzić zaraz. Ja też widzę jakieś kółka wodne mijanki. Zapisałem, oho. W tym momencie jeszcze dodatkowe 10% uszkodzeń silnika nie robi na mnie wrażenia. I tak muszę jakieś 60 tysięcy wydać na naprawę. Dobrze, że moi pracownicy się wyrabiają. Bo ktoś musi na mnie zarabiać. Mam choć taki apel, bo dzisiaj znowu zgubiłem jakieś 120 km po Polsce. I niestety było to w mojej najmniej ulubionej porze, czyli wieczorem jeszcze z deszczem. Moi drodzy kierowcy, współuczestnicy pogorszania się na drogach pojazdami kołowymi. Ojcowie, matki, ciotki, wujki, dzieci i tak dalej, na Boga, jak jedziecie samochodem po ciepku, to z lewej, zazwyczaj z lewej strony pod kierownicą macie takie pokrętełko z cyferkami 1, 2, 3, 4, 5. To pokrętło służy do, uwaga, regulacji kąta nachylenia świateł względem jezdni. Jeżeli jesteście przeciążeni, jeżeli macie, jeżeli wracacie na przykład ze stron rodzinnych do domu, na przykład do Warszawy, albo wyjeżdżacie z Warszawy, albo z innego miejsca i się poruszacie po drogach krajowych, wojewódzkich, autostradach, to regulujcie kąt pochylenia świateł do tego, co macie w samochodzie. Jak jesteście
zawoładowani pod korek, jedzie was tam piątka plus bagaże, albo czwórka plus słoiki, to na Boga przestawcie tą cyferkę na 5, żeby nie oślepiać innych kierowców. I tak samo, jeżeli wracacie, na przykład zawoziliście siostrę, brata, ciocię, wujka do domu, a potem wracacie i już nie macie załadowanego tego bagażnika i nie macie 5 osób w samochodzie, to zmieńcie ten kąt nachylenia świateł na 1, bo jedziecie sami. To jest naprawdę żenujące i oślepia i powoduje, że podróż innych uczestników jest koszmarna. Tak samo to wygląda ze światłami długimi, wiecie, w miastach, we wsiach. Jeżeli jedziecie za samochodem albo z naprzeciwka jedzie inny samochód, to uwierzcie mi, światła długie oślepiają. Ja wiem, że to jest dla was szok, ale jednak tak jest, bo jazda po ciemku, przepraszam, zagadałem się. Przepraszam, ja tu jadę. Dobra, zrobimy inaczej, wczytam save'a. Jazda po ciemku w ten sposób, w takich okolicznościach przyrody, nie dość, że jest ciemno, nie dość, że jest ślisko, nie dość, że się wszystko odbija od asfaltu, jeszcze wy, którzy oślepiacie, to jest naprawdę tragedia, moi mili, to jest tragedia. To jest równie rozsądne jak moje jeżdżenie w ETS-ie. Wykręcimy, tylko wiecie, musiałem zrobić tutaj sobie. Wygrałem save'a, wiecie, po to, żeby mi zniknęła ta ciężarówka, bo ono się, ten pojazd. One się z reguły tak randomowo pojawiają. Poza tym przeklętym punktem bułgarskim. Także wysłuchajcie mojego apelu. Jeśli chociaż jedna osoba go posłucha i będzie regulowała te światła, to moje życie jest spełnione. Moje nagrywanie na YouTube jest spełnione. I ma sens, i ma sens, słuchaj. I cóż, był apel o regulowanie świateł, ważna rzecz, był apel o omijanie bułgarskiego trójkąta bermudzkiego, a teraz będzie apel o zostawienie mapek w górę, także czy może zapalić światła pomoże, nie? A teraz apel będzie o zostawienie mapeczki, komentarza, subskrypcji. Jakoś tego nie robię, ale teraz jest specjalny odcinek apelowy. Można by go zakończyć jeszcze hymnem, ale może nie. Kochani, ładunek oddaję, awaria silnika mnie nie rusza, a zaraz się ciepnę do po prostu do serwisu i zobaczymy, co dalej nam życie przyniesie.
Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję. Było mi bardzo miło i do zobaczenia jutro. Pa, pa!